Zapraszam wszystkich do kuchni Marioli. Moje przepisy są łatwe w przygotowaniu, smaczne i niedrogie. Witajcie wszyscy w kuchni Marioli. Dzisiaj przygotujemy ciasto marchewkowo-orzechowe. Bardzo smaczne i łatwe w przygotowaniu. Zapraszam na krótki filmik do wspólnego pieczenia tego ciasta. Dokładna lista składników właśnie się Państwu ukazuje. Tutaj sobie wsypałam łyżeczkę proszku do pieczenia, płaską łyżeczkę sody oczyszczonej, pół łyżeczki ciemnego kakao i pół łyżeczki cynamonu. To sobie mieszamy. Na końcu wsypiemy do naszego ciasta, które będziemy miksować. Do tego będzie szklanka oleju, 3/4 szklanki cukru, 2 szklanki tartej marchewki, luźno takiej ułożonej, to była sucha marchewka, nie miała soku aż tak dużo. Gdyby było dużo soku w marchewce, trzeba nadmiar wycisnąć. 5 jajek. No i do tego będzie mąka. Użyjemy blaszki o rozmiarze 21 na 31 cm. Mierzyłam środek, w którym będzie znajdowało się ciasto. 5 białek przełożyłam do misy robota. Dodaję szczyptę soli i ubijam na najwyższych obrotach, aż piana będzie mocno ubita. Teraz wsypuję cukier i dalej ubijam. Teraz dodaję żółtka i dalej będę ubijać. Następnie cienkim strumieniem będę wlewała olej i tą pianę z białek z żółtkami dalej ubijam. Szykowałam sobie również orzechy włoskie grubo krojone, 3/4 szklanki, to są dwie takie garście, nieduże. Można dodać mniej, można dodać więcej, mogą być drobniejsze, mogą być w całości, jak uważacie. Wsypujemy teraz marchewkę. Dalej miksujemy. Dodajemy orzechy, mieszamy. Następnie wsypujemy mąkę, 1,5 szklanki mąki. Soda, proszek, cynamon i kakao oraz jedna łyżka taka z małym czubkiem mąki ziemniaczanej. No i ucieramy. Całe ciasto wylewamy na blaszkę. Ciasto pieczemy 35 minut w temperaturze 180 stopni, funkcja termoobieg. Gdyby ciasto zaczęło się przypiekać po jakichś 15 minutach, może tę temperaturę zmniejszyć do 175 lub do 170 stopni. Jeżeli nie mamy funkcji termoobieg, pieczemy na funkcji góra-dół. Temperatura również 180 stopni. Ciasto po upieczeniu, ono musi całkowicie ostygnąć, abyśmy dali polewy. Ono nie jest wysokie. Do miski przekładam 250 g mascarpone. Do tego 2 cukry waniliowe, waga jednego cukru to 16 g oraz 150 g serka waniliowego. Masę mieszamy. Na ciasto wykładam masę. Wierzch ciasta posypujemy zmiksowanymi orzechami, takimi drobnymi. Ciasto można podawać. Kroimy je na kawałki i podajemy. Wspaniałe ciasto. Ono jest takie babkowe. Nie jest wysokie. No i tak wygląda. Przepiękne. Ciasto marchewkowe jest ciastem takim babkowym, lekko zwartym i lekko puszystym. Ono jest ciężkie. Już je spróbujemy. To jest jedno z pyszniejszych ciast takich babkowych, jakie jadłam. Tutaj jest marchewka, orzechy, cynamon, mascarpone, ten puszysty biszkopt. No coś wspaniałego. To ciasto jest takie pyszne. Naprawdę pyszne. Polecam Państwu przepis. W dodatku łatwe w przygotowaniu. Moi drodzy, subskrybujcie kanał, będziecie na bieżąco z moimi filmikami. Ja już dziękuję za obejrzenie mojego filmiku i zapraszam na
kolejne.